Witajcie. Nie jest to co prawda karierowy wtorek, ale w związku z przemyśleniami, które zainspirował jeden z wpisów na LinkedInie, ale też ogólnie cała sytuacja, zresztą wrzucę w opisie tego filmu wszystko to na LinkedInie, kiedy będę go umieszczał, zainspirowało mnie to jak gdyby do nagrania tego materiału. I tytuł, jak gdyby Praca za darmo, jest takim troszkę podchwytliwym, ale też, dobra, wyjaśnię o co chodzi. Być może śledzicie lub nie, ale ogólnie jest takie zjawisko, które czasami przewija się przez polski internet, które polega na tym, że okazuje się, że ktoś bardzo sławny, kto ma bardzo dużo pieniędzy, szuka tak naprawdę kogoś, kto za darmo zrobi dla niego jakąś usługę. Akurat to zdarzenie, które ostatnio miało miejsce, tyczy fotografowania wydarzenia, prawda? Imprezy, tak naprawdę. Zamiast za to, że fotograf zostanie wspomniany. Yy zostanie wspomniany na, w kanałach social media osoby, której jest to impreza, prawda? I teraz e, formowanie jak gdyby zaproszenia do wykonania pracy za darmo w ten sposób, to znaczy my mamy wielką imprezę, jesteśmy zdani i tak dalej, i przy nas się jak gdyby troszkę ogrzeje, i spadnie na ciebie chwała naszych kanałów social media, na których są miliony ludzi. I oczywiście mega niepoprawne z punktu widzenia i siły marki, i PR-u jako takiego postrzegania, no bo wielu ludzi uważa, że to jest ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, no nie powinien w ten sposób postępować, prawda? I obojętnie jakby ktoś się nie bronił, to nie ma fajnego wyjścia z tej sytuacji, bo ona w pierwszym rzędzie nie powinna po prostu była mieć miejsca. Ale wyobraźmy sobie tę sytuację z drugiej strony, I, i to jest właśnie inspiracja, która idzie od Garego, bo dzisiaj wracając z Warszawy do, do Częstochowy, słuchałem jednego jego em, kinota z Brazylii. I tam właśnie powiedział coś takiego, że. Dalej tłumacząc, bo znowu zaczynam się zakręcać. Um, nie ma nic złego w pracy za darmo. Pod warunkiem, że to osoba inicjuje, która wykonuje tą pracę, oferuje ją komuś za darmo. Tak mi się wydaje, bo um, dwa powody. Jeden, um, wyobraźmy sobie, że właśnie jesteśmy na miejscu takiego fotografa i. Chcemy zacząć, prawda? Więc łapiemy fuchy za darmo, żeby po prostu budować swoje portfolio i to rzeczywiście daje nam szansę pokazania się jako takiego. Ale teraz weźmy pod uwagę zupełnie inną sytuację, która tak naprawdę dochodzi do klu całego tego materiału, czyli taką osobę jak ja, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży, która dotykała wielu obszarów, bo dotykała ich obszaru, nie wiem, księgowego, finansowego, IT, logistyka, i również marketingu. Natomiast żadne z moich stanowisk, które do tej pory piastowałem, nie jest zero-jedynkowo powiązane i można powiedzieć, że robiłem cokolwiek w tej kategorii poza sprzedażą czy poza product managementem. I teraz, kiedy próbowałbym zmienić pracę na przykład stricte na marketing, kiedy próbowałbym odnaleźć jakiś sposób na to, żeby przejść do no zupełnie innego, nie wiem, zawodu, jak to nazwijmy, czy, czy, czy po prostu zupełnie innego zakresu obowiązków, pojawia się problem, ponieważ nikt nie wierzy w to, że ja coś wiem w tym temacie, że ja potrafię coś, cokolwiek zrobić, że mam jakiekolwiek doświadczenie. I co wtedy, jeżeli ja idę jako osoba, która ma kilkanaście lat doświadczenia, pracuję dla uznanych marek i tak dalej i mówię, że słuchaj, chciałbym udowodnić Ci, że potrafię to robić, dlatego zrobię to dla Ciebie za darmo. I moje obawy yy, idące za tym wyglądają w ten sposób, że Nikt mi nie uwierzy, że chcę to zrobić za darmo, że nie ma w tym jakiegoś podwójnego dnia czy coś. A po drugie, jeżeli pójdę, mam wrażenie, że jeżeli pójdę i powiem, że chcę zrobić coś za darmo, to każdy będzie uważał, że to nie jest warte niczego, bo uznaje się, że jednak jakoś kosztuje, prawda? Taka trochę pętla i sytuacja bez wyjścia. Natomiast y, pocieszam się z tym, że jeżeli spróbowałbym to zrobić, nie wiem, z 50 razy, to znajdę kogoś, z kim pewnie byłbym się w stanie na to dogadać i no, zrobić to w jakiś fajny sposób. Um, tak naprawdę tyle chciałem powiedzieć, bo ta praca za darmo, no właśnie, jest, może być takim sposobem na to, żeby znaleźć sposób na, na zmianę w swoim życiu, prawda? I na to, żeby ta zmiana była w miarę e, bezbolesna, prawda? Bo nawet spróbowanie czegoś za darmo może nam już powiedzieć, czy to jest rzeczywiście to, co chcielibyśmy zrobić, ale to już może nie na dziś materiał. Tyle ode mnie. W takim razie, w ten środowy wieczór. Mam nadzieję, że tydzień mija wam dobrze. Jak tam wasze przemyślenia? Dajcie znać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!